klas trzecich chciałabym złożyć podziękowania. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, kochani wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i wy, koleżanki i koledzy. Minęły 3 lata, odkąd wstąpiliśmy w szacowne mury naszego gimnazjum imienia Jana Pawła II. Każdy z was pozostawia tu cząstkę siebie. Tu bowiem przeżywaliśmy nasze sukcesy i porażki. Zawiązywaliśmy przyjaźnie, które teraz będą musiały przejść próbę rozłąki. Czas rozrzuci nas po świecie, ale wspólnie spędzone chwile pozostaną głęboko w sercu. Duma i radość napawa nasze serca z jednej strony, ale z drugiej rośnie smutek z powodu rozstania z tym, co stanowiło nasze codzienne szkolne życie. Dziękujemy wszystkim, którzy przez szereg długich lat ofiarowywali nam najcenniejszy dar – naukę. Starali się, byśmy byli bezpieczni, radośni i zadowoleni. Tak się stało, bowiem zawsze czuliśmy się tu swobodni, rozumiani, dojrzalsi w umiejętności i wiedzę. I choć nieraz przysparzaliśmy wielu zmartwień, chcielibyśmy, aby w pamięci wszystkich pozostały tylko te lepsze chwile. Prośbę wyrażę słowami poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia. Thank you.
Szanowni dyrektorzy, drodzy wychowawcy i nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. W imieniu rodziców uczniów klas trzecich serdecznie dziękuję za trud włożony w nauczanie i wychowanie naszych dzieci. Myślę, że przekazana przez Was wiedza, umiejętności i doświadczenie zaowocują w dalszej edukacji naszych dzieci i również w życiu.